No proszę, idzie nowe. Zima odchodzi. W naszym parku rozkwitły krokusy. No dobrze. A generalnie razem z krokusami nasze pomysły na nowe opowieści, nowe filmy, nowe podróże. No dobrze. Kafe Wiedza wśród krokusów. Tak zaczniemy. Zapraszamy. To co? Cześć. Cześć. Witajcie. Kafe Wiedza wśród krokusów. Tak. Powiało wiosną, jak już wstępnie żeśmy powiedzieli. Więc idzie nowe. Skończyliśmy kretę i wybieramy się do zoo. Dobra. Drugi raz się wybieramy do zoo. Tak. W dodatku zabierzemy was tam. Jest to jeden z naszych pomysłów. No dobrze, nie będziemy spoilerować. Zobaczycie w odpowiednim czasie. Powinno być ciekawie. W każdym razie goryl też tam będzie. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję. Goryl i kawa to podstawa. Tak. O co nam tak naprawdę chodzi z naszymi filmami, bo to kolejny sezon się zaczyna, więc może warto byłoby opowiedzieć, co my tak naprawdę wyprawiamy i dlaczego. Czym się zajmuje Kafe Wiedza? Kafe Wiedza zajmuje się tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Czyli jako ludzie. Czyli parafrazując, kim jestem, dokąd zmierzam i w co wolno mi wierzyć. No, jak ojciec Bokański nauczał, podstawę pytania filozoficzne. Nie będziemy wnikać w to moje wierzyć, można we wszystko, co kto lubi. Okej. Okay. Tak, z różnym skutkiem, ale można. No dobrze. Chciałoby się powiedzieć, że chyba żeśmy zwariowali, bo opowiadamy raz o naszych antenatach sprzed kilkuset tysięcy lat, raz o jakichś tam początkach Helenów, raz o jakichś ludziach morza śródziemnego, raz o naszych kochanych lejkach, którzy wielkie megaksylony na Kujawach stawiali. No i kopalnię taką wspaniałą. Kopalnię, tak. Krzemionki. Tak, coś czasami opowiadamy o jakichś skarbach Inków zagrzebanych tu i ówdzie. Też się zdarzało. W dodatku czasami opowiadamy o jeszcze starszych naszych, znaczy dobrze, no może nie naszych bezpośrednio, bo wymarłych, ale śladach po panujących kiedyś na Ziemi dinozaurach. I zoo jeszcze do tego. Tak, jeszcze, a teraz zabieramy was do zoo. Zoo i goryl. Jeszcze czasami coś wspominamy o jakichś autorach i książkach. No dobra, o co nam chodził do Jaska? Pani profesor Magdalena Fikus. Biolożka. Genetyk. Ciężkiej kategorii profesor. Twierdziła w którejś ze swych opowieści, oczywiście w mediach elektronicznych, że tak naprawdę czym by się człowiek nie zajmował, to interesuje go tylko jedno. On sam. Człowiek. Czy to jest życie płciowe drosowili melanogaster na Marsie? Czy to jest sposób zabiegania o kiełbaskę jamnika? Czy to jest Edia Cara ze wszystkimi swoimi wspaniałymi, dawno już miniona, ze swoimi wspaniałymi tworami, o których nie wiemy nic? Czy to są pochodzenie naszej planety? Może czasami wszechświata? To i tak jest wszystko o nas. A przynajmniej można powiedzieć, że jak Jasiowi, przynajmniej mi, wszystko się kojarzy. Absolutnie wszystko. Tylko, że z czym innym niż Jasiowi. No dobrze. Będziemy powtarzać i wiele razy się jeszcze tłumaczyć z tego, co my robimy i o co nam chodzi. A teraz opowiemy. Kuba zawsze mówi, że nasz program badawczy, od kiedy można z naszym antenatem iść na piwo. Ale ja zawsze mówię, dlatego, że ja na piwo nie chodzę. Ja chodzę na kawę. Tak, to prawda. Z Justyną się chodzi na kawę, nie na piwo. Dobra. No więc niech będzie. Również ten temat, od kiedy można pójść na
A posiedzieć i pogadać. No bo to o to chodzi. Bo to o to chodzi. Jako część naszego tego programu, znaczy tej całości. No dobrze, no musieliśmy nadać mu jakąś... Sygnaturę. Sygnaturę, jakąś myśl przewodnią. No to jest od kiedy z antenatem możemy pójść? No niech będzie na kawę. No dobrze, antenatem i antenatką, no. Bo to tak ukłon w stronę antenatek. Dzień po 8 marca. Nagrywane. Dobrze. Zostawmy nasze milusińskie. Ciekawe świata i nowych wrażeń. To też będzie jako temat. Znaczy rośliny. To tak a propos. Wszystko. I ich niezwykła przebiegłość i inteligencja. Bo i takie tropy się znajdują. Ostatnio przeczytaliśmy dwie książki. Daniel Everett. Jedna to Nie śpij, tu są węże, a druga Język, narzędzie kultury. Czyli mamy kolejnego ciekawego autora. Tak. Otóż książki nie są nowe, ale my dopiero je teraz przeczytaliśmy. Już to jest Everett. Daniel Everett, amerykański lingwista, wieloletni badacz języków amazońskich plemion, głównie Indian Piraha, autor licznych artykułów i książek. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauki i Sztuki Uniwersytetu Bentleya w Waltham w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Co w tym takiego ciekawego, fascynującego, znaczy, niezwykłego? Co nas zainteresowało, tak, zgodnie z opowieścią, co my wyczyniamy. Tak, kupiliśmy jedną książkę, a zaraz po chwili drugą książkę. Otóż... plemię jest niezwykłe. Znaczy w ogóle jest to plemię we współczesnej rzeczywistości. Plemię pierwotne, które nie chce zmieniać swojego sposobu życia na sposób życia współczesnych społeczeństw, nazwijmy to cywilizowanych, cywilizacji zachodniej, tak jak to najczęściej bywa. Nie chcę w ogóle tym przesiąknąć, ani trochę. Znaczy no, ani trochę. No, noszą koszulki i tak dalej, ale jeśli chodzi o sposób życia, kulturę i język najważniejsze, to tu trzymają się swojego. Dobrze. Troszkę się wytłumaczmy, dlaczego opowieść o jakimś plemieniu w Amazonii, jakiegoś badacza z Ameryki, językoznawcy, nas zachwyciła. Znaczy językoznawca jest kluczem. Znaczy jednym z kluczów. Język. Zawsze się trafialiśmy na swoich poszukiwaniach na prominentnego badacza wpływowego, niejakiego Chomskiego. Tak. Który stworzył pewnego rodzaju obowiązującą, znaczy no, chyba się stała prawie paradygmatem we współczesnych badaniach antropologicznych, no, teorię języka. No, według tej teorii język jest wrodzony, przekazywany no, de facto genetycznie. Znaczy, mamy wrodzoną gramatykę. Przypominam, co nas interesuje. Nas interesuje, no, w jaki sposób człowiek, no, w jaki powstał. Tak. Prawda? To jest to, od kiedy można... No, wiadomo, no to... pójść na... Że żartobliwie, tak, na kawę, tak. I tu wstawić, co kto lubi. Okej. No jedną z sygnatur ludzi jest język. I w dodatku, według tych koncepcji, paradygmatu związanego z naszym prominentnym Chomskim, jakby myśmy umysłowo w jakiś sposób doszli do etapu, w którymś momencie na naszego rozwoju, że jakby taka gramatyka... No już nie wnikajmy, skąd się ona dobrze, tam będziemy wzięła. Kiedyś jeszcze o tym opowiadać, tak, tak. Mając więcej... znaczy mądrzejsze zdania do powiedzenia, tak. Ale chodziło o to, że jakby językoznawcy z pasją, jak się być może okazuje, godną lepszej sprawy, próbowali wykazać w różnych językach świata podobne struktury gramatyczne. Czyli pewnego rodzaju w języku zawarte sposoby postrzegania świata przez ludzi. Przynajmniej tak, jak to rozumiem w tym momencie na podstawie. Dobrze. Przeczytaliśmy w sumie półtorej, znaczy trzy książki, ponieważ Justyna dwie, ja jedną. No tak. Jestem do tyłu.
jestem do tyłu. I teraz tak. Skoro tak, no to fajnie. Z tym paradygmatem pod pachą i subsydiami chyba bodajże z Towarzystwa Biblijnego. Pamiętajmy, że... Bo Everett, jak pojechał do plemienia, był misjonarzem. Znaczy w ogóle był misjonarzem. No w ogóle był, tak, nie pastorem tylko. Tak, i misjonarzem, tak, tak, po prostu. Znaczy pastorem to chyba nie, ale oj, misjonarzem. Chyba. Misjonarzem na pewno i nie, to nie było jedyne plemię, do którego pojechał. To było jedno z... Dobrze. W każdym razie również dostał grant na... Grant, czy no... Pieniądze na stworzenie, opisanie języka tego plemienia Pidaan. Tak. Jak to tam? I przetłumaczenie Biblii na ten język. Tak. No, projekt zacny. Nie jeden misjonarz z takim w świat wyruszył. No, ale ten akurat się troszkę rozbił. Prawdę powiedziawszy. A. Dobrze. Dlaczego się rozbił? Okazało się, znaczy jeszcze jedną uwagę zróbmy, znaczy jeszcze podeprzyjmy naszą opowieść jednym patyczkiem. Mhm. Zawsze żeśmy żywili przekonanie, którym żeśmy nie wahali się dzielić z szanownymi widzami, że czasy pierwszych antropologów, którzy wpadli na rzeczywiście nietknięte cywilizacją plemiona, w XVIII, XIX, na przełomie XIX-XX wieku, minęły. To już historia. Mhm. Nie do końca. Właśnie. Okazuje się, że nasz badacz trafił do plemienia nielicznego, chyba 400 osób mniej więcej. Taka jest liczność tego plemienia szacowana. Mhm. Ale Indian żyjących w Amazonii, nad jedną z wielkich rzek, no z tym, że nie Amazonką, nie Amazonką, którzy praktycznie rzecz biorąc byli, no obecnie uważa się za najbardziej prymitywne plemię, jakie w ogóle istniało kiedykolwiek, czy kiedykolwiek zostało spotkane. Skąd to pojęcie o tym, że prymitywne? Znaczy, chodzi o to, że to plemię, ono jest takie z wyboru, bo można było je poznać... Czekaj, z wyboru. Żeby wybierać, to trzeba mieć jeszcze świadomość tego, że jest coś innego. Jeszcze z tym wyborem nie chodzi o to, że on... Nie. Z wyboru w tym znaczeniu, że można je było jakby badać, pojawić się tam, bo oni wpuszczali tych ludzi. To nie to, że było jest plemię zamknięte. Czyli niewiele można powiedzieć. Nie. Można, tylko że oni z wyboru nie przejmowali żadnej innej kultury. Oni mówią, my żyjemy jak Pidaha, a ty żyjesz jak Amerykanie. To znaczy, mówiąc krótko. Czym się charakteryzowało ono plemię? Mam nadzieję, nadal. Tak, mamy nadzieję. Notabene Everett porzucił, znaczy zakończył jakby swoją działalność wśród tego plemienia po 30 latach w 2006 roku. Mhm. Także no mamy szansę, że nic złego się plemieniu nie przytrafiło. Ale cechy tego plemienia. Brak struktur społecznych. Tak. Ale to tak całkowicie. Nie ma wodza, nie ma nic takiego, co nawet w plemionach się spotyka. To po prostu nie ma struktur społecznych. Mhm. Jest tata, mama. Znaczy, tatą to też była różnie. Brak religii. Jakiejkolwiek. Znaczy, brak religii w znaczeniu brak kapłanów, szamanów. Czyli strukturalnej i obrzędów. Religii. Tak, i obrzędów. Tak, czyli strukturalnej religii. Co nie znaczy, że nie ma życia duchowego. No, duchy są. Duchy są. Nawet licznie reprezentowane i ogląda. I spotykane. No. Brak rytów przejścia, brak inicjacji. A przynajmniej Everett takich nie zauważył przez 30 lat. No to pewnie lat. Nie ma. No. Nie tworzą sztuki, oni Indianie. Tak. Język mają ciekawy. No tutaj wracamy do właśnie treści tej książki. Tak. Bardzo, język jest bardzo prosty. Dobrze. Wyobraźcie sobie język, który składa się z 12 do 13 dźwięków, czyli samogłoski w liczbie 3 i 8 do 9 spółgłosek. Uwaga, kobiety mają inną liczbę spółgłosek niż mężczyźni. Tak.
Język, który? Mówiąc krótko, nie tworzy się w nim zdań złożonych. Znaczy, mówiąc krótko, no według naszego badacza nie ma gramatyki. Prawie że. No prawie że, no ma podmiot, orzeczenie i tak dalej, ale dobra, nie tworzy się zdań złożonych. No. Na przykład John mówi, że widział tam kogoś, Mary, która jedzącą... szła jedzącą coś tam, jedzącą kukurydzę. No. John mówił. John widział Mary. Mary jadła kukurydzę. No właśnie, nie ma zdań tłumaczeń. No nie ma zdań złożonych. Dobrze, ale za to ileż jest sposobów używania tego języka? Można mówić. W ogóle ważne jest, o właśnie. Każda płeć inaczej. Tak, intonacja jest ważna. Bardzo ważna. No to oczywiście. Zdania zmienia znaczenie zdania. Słowa są długie, bez mało dźwięku. Mhm. The word for ear is awy, and the word for skin is awy. And the word for foreigner is awe, and that's only distinguished by the tones, all of those. Można gwizdać. Tak. No przecież nie będziemy gadać na polowaniu, skoro generalnie nasz obiad sobie tylko czeka i nasłuchuje, czego aby nie należy zacząć wiać. No jak sobie pogwizdzemy. Jest też... No to w tym momencie komunikacja przeszła, wiemy jak go złapać, bośmy się dogadali. No i obiad na talerzu. Znaczy, przepraszam bardzo, na ognisku. Na tak. Z talerzami bym się nie rozpędzał. Można mruczeć, ponieważ nie szepczemy. Ten język ma... Przez to, że intonacja jest ważna. Właśnie. Nie szepcze się. Tak naprawdę można ten język wymruczeć. Nie trzeba wypowiadać głosek. No dobrze. O języku słów parę było. Będzie oddzielny film. Tutaj. No, temat jest na tyle ciekawy, tak, że będziemy się w niego wgryzać, no i nie zawahamy się pochwalić wynikami. No dobra, ale sami ludzie, sami Indianie, jak niesamowici, fascynujący. Mimo, że tak prymitywne, znaczy tak pierwotne plemię. W przeciwieństwie do bardzo wielu innych plemion, ludzie szczęśliwi, roześmiani. W dodatku uważających, że ich sposób życia jest najlepszy. Tak, i w najlepszy. Ogóle nie są zainteresowani. Mhm. Inne są, oczywiście, proszę bardzo, niech każdy żyje jak lubi, ale my żyjemy tak, my jesteśmy pidaan. Mhm. No i dobrze nam z tym. Na pytanie Everetta, jak myślą, dlaczego on do nich przyjechał, to odpowiedzieli, bo u nas jest świetne miejsce do życia, jest ładnie, jest mnóstwo jedzenia. No my też tu jesteśmy, no nie dziwimy się, że też chciałeś. Nie? No właśnie, tak. Dobrze. No to teraz generalnie jak oni żyją? No words for colors. No past or future tense. They let each activity be dictated by their needs of the moment. They live in the present. And incredibly, no numbers. Because they don't need them. O czym rozmawiają na przykład? Ludzie, jak już wspomnieliśmy, nie bardzo mający jakiekolwiek mity i historie. Nie zadają sobie właśnie, pytania o pochodzenie. A właśnie, bo tego nie powiedzieliśmy tego. Chodzi o to, że oni nie tylko nie mają religii, ale w ogóle nie mają mitów i nie zastanawiają się nad... Mit jest na ogół w pakiecie z religią. Bo to jest jakieś porządkowanie tak, chyba no ale nie świata. Ma, ale nie ma, i nie zastanawiają się nad pochodzeniem świata, ani ich pochodzeniem. Rozmawiają bardzo dużo. O czym? O tym, co sami widzieli i sami doświadczyli, lub czego się dowiedzieli od naocznych świadków, którzy sami doświadczyli. Tak, nie rozmawiają o... Cała reszta ich nie interesuje. Proste pytanie. Opowiadasz coś? Widziałeś to? Nie. A znasz kogoś, kto to widział? No nie, no bo to było zapisane w książce sprzed na przykład 2000 lat w przypadku Everetta. Tak. No to nas to nie interesuje. To jak będziesz miał coś ciekawszego, to wtedy opowiesz. Coś bardziej wiarygodnego. Bo to o to chodzi. Oni są bardzo wrażliwi na jakby wiarygodność. Tak. Nie wierzą takim przekazom. No byle komu i byle czemu. Że ktoś nie widział i ktoś mówi. Ktoś przychodzi, inaczej wygląda, inaczej żyje, jest z innego świata i mówi im, jak mają żyć. No.
Na przykład Everett, jako misjonarz. Jako misjonarz dawał świadectwo, jak religia, czy pogłębienie wiary, uratowało go, czy wyprowadziło z różnych trosk i tarapatów życiowych, nie wchodząc w szczegóły. Tak. No dobrze, wyprowadź z tarapatów życiowych kogoś, kto nie ma tarapatów życiowych. Co najwyżej wujka zje krokodyl, no Boże Święty, no akurat tym razem poszło tak. Na ogół to wujek jadł krokodyla. Zresztą ludzie żyjący ponoć około 40 paru lat, no ogólnie rzecz biorąc, no, żyjący radośnie, wyraziście, fenomenalnie dostosowani do środowiska. No oczywiście wspaniale znający dżunglę i w swoim słowniku mający, bo to stoi z drugiej książki Język Narzędzie Kultury, określenie na każde zjawisko i każde żyjątko z tej dżungli. Prawda? I nie bawiący się w botaniku, jest systematyka. I wiedzący, jak to zjawisko się zachowuje, albo jak to zwierzątko się zachowuje. No, jak generalnie to zjawisko zjeść lub uniknąć zjedzenia przez zjawisko. Nie, ale w ogóle, tak, ale w ogóle. I w ogóle o... Nasz misjonarz pod wpływem no 30-letniego w sumie. Mhm. Jak sam napisał, parę razy stracił i parę razy odzyskiwał wiarę. Na jakim jest etapie w tej chwili? Dobra. Na etapie skończenia książki Nie śpij, tu są węże, było akurat, że stracił wiarę. Pod wpływem tych ludzi. W każdym razie proces faluje. Uważaj ich za najszczęśliwszych ludzi, których kiedykolwiek spotkał w życiu. Ci ludzie, mówimy prymitywni. Prymitywny język, bez gramatyki. No prawie bez gramatyki. Ale wróćmy do tego, co żeśmy powiedzieli. Który ma niesamowite bogactwo w opisywaniu zjawisk dookoła. Znaczy przyrody, w której oni żyją, środowiska, w której oni... To, co powiedziałaś. Tak. W dodatku na wiele sposobów. Język, komunikacja między ludźmi, gdzie można mruczeć, mówić, gwizdać. Nie ma problemu. Będzie to zrozumiałe. No dobrze, opowiedzmy trochę o duchach. Tak, oczywiście. Bo tu też jest cała kwestia związana, że ci ludzie żyją inaczej. Inaczej konstruują opowieści i mają inną konstrukcję języka, ale również o to chodzi, że oni widzą tak jakby co innego w świecie, że to się wszystko łączy. Znaczy jest to inne osadzenie. Tak. Inne elementy tego świata strukturalizują, mówiąc naszym językiem, którego oni by nie użyli tego słowa w ogóle, i inaczej ten świat rozumieją. Na przykład taka sytuacja. W pewnym momencie nasz autor, czyli Everett, słyszy, na plaży jest duch, jakiś tam rodzaj niezbyt przyjaznego im ducha. I zaraz, po drugiej stronie rzeki. I mówi, że zaraz nas wszystkich pozabija. Ten wypędzi, zobacz, ducha oczywiście, każdy wypędzi. No jasne, no. Gratka nie licha. No i wytęża wzrok, przygląda się. Nic. Nic. Gdzie ty widzisz ducha, pyta tego... Znaczy całego plemienia, które stoi grzecznie nad brzegiem rzeki i patrzy na ducha w jeden punkt. I się przejmuje, że mówi, że ich pozabija ten duch. Że ogólnie jest niedobrze, bo tam jest duch. Tak. No jak to? No tam. Patrzy. No gdzie tam? On tam patrzy, choćby nie jak wytęża wzrok, nic nie widzi. Przyszła jego córka. Mhm. Pyta, tato, na co oni patrzą? No, widzą ducha, który ma być, no tam. Córka patrzy. No ale gdzie, tato? Ja tam nie widzę nic, żadnego ducha. Widzę rzekę, piasek, jakieś rośliny. No ale tyle, żadnego ducha. Pytają tych ludzi, no jak to nie widzicie? No on jest tam, no i jeszcze grozi nam. I to jest właśnie cała rzecz. Taka sytuacja dziwna. Dobrze, i w dodatku generalnie rzecz biorąc nie uwierzę w żadne tłumaczenie. Po prostu nie wiemy, o co chodzi. Tak, i on też nie wie, Everett. On mówi, że po prostu Żyją inaczej, inaczej postrzegają świat, w związku z tym na sprzężeniach zwrotnych mają inny język. To jest zdanie Everetta, że kultura i język odbijają się wzajemnie jak takie lustra ustawione naprzeciwko. Tak.
I tutaj w ten sposób należy jakby sprawę rozpatrywać. Nie tylko... Nie jako wrodzoną gramatykę. Mm-hmm. Tylko ona powstaje, język i opowieść o świecie powstaje w momencie, jak w zależności od tego, jak to środowisko odbieramy, jak jesteśmy w nim osadzeni, tak. Co się, jakie rozumiemy. W tak. wyniku naszych doświadczeń codziennych. No, mówiąc krótko, jak mieszkamy, jak żyjemy, co jemy, jak zdobywamy i tak dalej. My na co dzień nie widujemy duchy, a pidaha mówią, że widują je na co dzień. Tak, i to nie to, że oni się ich boją, bo to nie. akurat ten był jakiś wredny, tak, szczególnie. Tak. Ale jeżeli coś się zdarzyło, no to wiadomo, że to duch zrobił. Mhm. Ale nawet ich je widują. Mówią, że je widują. No. No bo jak jedna osoba coś widzi, nikt inny nie, no to można mówić halucynacja. Ale jeśli widzi... Dobra, można mówić halucynacja zbiorowa, tylko znowu. Dla mnie najciekawszą rzeczą, dla mnie, no. jest jedna historia, która z tej książki, przynajmniej dla mnie na razie, wynika. To nie jest tak, że my możemy w naszym systemie pojęciowym, w naszym osadzeniu w świecie przetłumaczyć na nasz język wszystkich innych kultur. No nie. Czasami się nawet w obrębie tej samej kultury trudno tak, dogadać. I to jest właśnie to, jest to co Everett, to zmieniło jego podejście. Ale ta różnica może być... Językoznawcy i on promuje to swoje, właśnie bo oni zmienili no, całkowicie jego podejście do życia i to, jak widzi swoją dziedzinę naukową, za to... czyli to językoznawstwo. I popatrzcie, generalnie takie prymitywne plemię i to oni zmienili naszego naukowca, tak. badacza i misjonarza, a nie on ich. Oni zostali szczęśliwi i zadowoleni. tak. No dobrze. Niestety nie obiecujemy, że pojedziemy do plemienia Pedahan, ponieważ to nie ten etap. Za mało kawy. tak. że aluzyjnie. No proszę, jak się ta kawa przez... Jeden potrzebuje tego, Brazylia, innego, tak. my potrzebujemy kawy. Stolica, Mekka kawy. No właśnie. Dobrze. No dobrze, zostawmy naszego badacza z jego lingwistycznymi i duchowymi rozterkami. No, do których pewnie jeszcze parę razy wrócimy, w taki czy inny sposób. Bardzo inspirujące są te książki, bardzo inspirujący jest. Dobrze, ten facet wygląda na niesamowicie mądrego naukowca. Mm-hmm. Tak naprawdę z tych lektur, no, u mnie jednej, Justyna dwóch książek. Mm-hmm. No dobra, no. I nie przedłużając, przyjdzie nam zakończyć dzisiejszą opowieść, taką wstępną, wiosenną. Zaczynającą nowe tematy. Tak więc dziękujemy za oglądanie i cóż, do następnego razu. Cześć! Cześć!